Meggenhorn to rezydencja zamkowa nad jeziorem Czterech Kantonów w szwajcarskim kantonie Lucerna. Zamek wznosi się na wzgórzu schodzącym do jeziora i otoczony jest łąkami i lasami. Na uwagę zasługuje winnica o powierzchni około 100 arów, która otacza posiadłość. Popularne miejsce na rodzinny piknik, gdzie można zobaczyć gospodarstwo rolne i zwierzęta tam hodowane. Absolutna atrakcja, szczególnie dla dzieci. Składa się z zamku, kaplicy zamkowej oraz ogrodów zamkowych otaczających zamek wraz z winnicą. Krótka historia zamku. Zamek w obecnym kształcie został zbudowany w latach 1868-70 na zlecenie wielkiego przemysłowca Hofera Grossiana z Miluzy. W
1886 roku hrabina Amelie Heine-Koch kupiła zamek i wybudowała neogotycką kaplicę. W 1920 roku nieruchomość nabył przemysłowiec z Zurichu Jacob Heinrich Frei Baumann. W 1960 roku jego córki odziedziczyły zamek. W 1974 roku majątek przeszedł na własność gminy Meggen. Park nawiązuje do motywu ogrodu francuskiego oraz znajdują się tam elementy parku angielskiego. Niezwykłą rzeźbą jest figura Chrystusa, do której można dojść pieszo z zamku Meggenhorn. Wysokość figury 5,5 metra. Figura autorstwa rzeźbiarza z Lucerny, Josefa Wettera. Ciekawa historia związana jest z powstaniem tej figury. Ówczesna właścicielka majątku Meggenhorn, która cierpiała na śmiertelną chorobę, obiecała w rozpaczy, że jeśli jej prośby o uzdrowienie zostaną wysłuchane, to postawi pomnik Chrystusa. Baronowa wyzdrowiała i spełniła swoją obietnicę. Chrystus został stworzony około 1900 roku. Meggenhorn to niezrównany widok na Alpy i jezioro czterech kantonów. Spektakularne widoki na jezioro, miasto Lucerna, Pilatus, który góruje nad jeziorem czterech kantonów, Rigi. Meggenhorn to zdecydowanie miejsce, które warto odwiedzić, będąc w okolicach Lucerny.